Ty, powiem wam, ale asy, kurwa, to ja już parę razy tutaj widzę, zawsze co tu przechodzę, nie codziennie, ale co nie, które dni, już nawet 2 tygodnie temu tutaj byłem. I taka jest promocja, duża pizza w cenie małej, wiesz, ja mówię, kurde, co oni nie mogą sprzedać tej pizzy, że tak, takie promocje robią? Tak się dziwię i tak z ciekawości, i tak patrzę na te menu i tam patrzę, o, w ogóle jakie pizze są tam, taka tyle, 28 zł, to taka tyle, patrzę, te ceny prawie są małe, z boku są duże. Takie ogólnie ceny tu, tak, a potem wegetariańska, patrzę, 30 chyba 4 zł, a patrzę, mówię, o, ciekawe, ile ta duża kosztuje, będę miał dużą w cenie małej. A duża 36, mówię, co to tylko 2 złote różnice w tej wegetariańskiej, to dziwne, czy pewnie inne są duże różnice. I patrzę, a wszystkie te wszystkie pizze zawsze normalnie w menu, różnica między dużą a małą na każdej pizzy jest 2 złote, rozumiesz to? To jest 2 złote, czyli nic, dla nikogo to jest nic nie znaczy. Czyli wiadomo, że zawsze się opłaca kupować tą dużą, bez sensu tą małą, powiedzmy. No to nie ma sensu, to nie jest finansowo opłacalne, pomijane to jest. I patrz, a wystarczyło napisać, że duża w cenie małej i ten... I ludzie po prostu kupują, o dobra, jak jest duża w cenie małej, to sobie kupię pizzę dzisiaj. Normalnie nie chcą mieć pizzy, ale jest promocja, bo dużą, to wiesz, duża jest, a jakaś jest tam wyobrażenie nasze. Duża to jest jakaś duża, a mała to jest jakaś mała. A ty masz dzisiaj dużą, dostaniesz, a w cenie tej małej, czyli dużo towaru dostaniesz za małe pieniądze. No tak na to patrzysz czy nie? No bo ja na to tak patrzę. No słuchaj, no dużo towaru dostanę za małe pieniądze, a tak naprawdę dostaniesz tego towaru dużo za takie same pieniądze, jak jest zawsze. 2 złote taniej po prostu dostaniesz. Czyli nic. To jest, ja, ale widzisz, jak ładnie, to jest właśnie taki marketing. Pomysłowy, bardzo to pomysłowy. Będę musiał gdzieś to wykorzystać, bo zajebiście ktoś to wymyślił, naprawdę mega. Mega, mega, mega.